GKM Grudziądz walczy Ekstraligę. Piłkarze Stali Grudziądz z porażką i wygraną. Druga wygrana z rzędu grudziąckich tenisistów. W Sport Raporcie także o piłkarskiej młodzieży w Olimpii Grudziądz. Żużlowcy GKM-u Grudziądz podejmowali przed własną publicznością drużynę Lokomotivu Daugavpils. Cel był jeden – zwycięstwo i zmniejszenie dystansu do lidera ligi Wybrzeża Gdańsk. Emocje w tym spotkaniu zakończyły się wraz z pierwszą serią startów. W kolejnych gonitwach gospodarze powiększali swoją przewagę. Na słowa uznania zasługuje świetnie dysponowany tego dnia Brytyjczyk Scott Nichols. Po słabym początku sezonu do wysokiej formy doszedł również Tomasz Chrzanowski, który w decydującej części rozgrywek jest ważnym ogniwem grudziąckiej drużyny. Staram się, że tak powiem, i wykorzystuję szanse. Długo nie jeździłem, bo nie jeździłem 3 miesiące. Później padły słowa, że jedynie pojadę, jak ktoś złapie kontuzję. Nikomu źle nie życzyłem, ale taki żużel, tak się stało, wskoczyłem za Harrisa. Teraz jeżdżę teoretycznie, można powiedzieć, za Drymla. Ostatecznie żużlowcy GKM-u Grudziądz pokonali łotewską drużynę w rezultacie 55-35. Dwa punkty plus bonus, które zasiliły konto Grudziądzan, póki co pozwoliły na zachowanie dystansu do gdańskiego Wybrzeża, który w równoległym pojedynku zwyciężył w Lubinie z miejscowym KM Rzetem. Szkoda, że może przed meczem w Gdańsku będziemy mieli tutaj niezbyt wymagającego rywala, żeby nas to nie uśpiło. Jest dobrze, oby całość zdrowo wszystkim chłopakom tego życzę. Powiem szczerze, że to co zobaczyłem w Daugavpils, gdzie Kilmacorpi i jeszcze jeden zawodnik no, nie jeździli, a fruwali. Myślałem, że dzisiaj też będą fruwać, ale widocznie przewaga toru też robi swoje i tutaj to wykorzystaliśmy. W kolejnym meczu żółto-niebiescy zmierzą się z Lubelskim Węglem. Spotkanie, które zaplanowano na przyszłą niedzielę, rozpocznie się o godzinie 18:30. W przeciągu minionego tygodnia piłkarze Stali Grudziądz rozegrali dwa spotkania ligowe w A-klasie. Najpierw przed tygodniem stalowcy grający przed własną publicznością nie sprostali drużynie Gwiazdy Starogród i przegrali 1-3. W sobotę Grudziądzanie po 3 ligowe punkty wybrali się do Unisławia na mecz z tamtejszą drużyną. Pomimo gry w dziesiątkę po czerwonej kartce zespół Stali zdoło przechylić szalon zwycięstwa na swoją korzyść i ostatecznie wygrać 1-0. Drugi mecz i drugie zwycięstwo. Tenisiści stołowi Olimpii Unii Grudziądz znów wygrywają. Tym razem podopieczni trenera Piotra Szafranka poradzili sobie w wyjazdowym spotkaniu z rzeszowską Politechniką. Wynik 3-0 i znakomita gra z pewnością napawa sporym optymizmem przed kolejnymi meczami w lidze. A jak wiadomo, Grudziądzanie mają ochotę na obronę tytułu Mistrza Polski z poprzedniego sezonu. W dzisiejszym Sport Raporcie odwiedzamy jeden z treningów rocznika 2004 drużyny Olimpii Grudziądz. Zobaczymy, w jaki sposób wyrastają potencjalni piłkarze biało-zielonych, którzy za kilka lub kilkanaście lat mogą dołączyć do pierwszego składu Olimpii Grudziądz. Ten rocznik liczy jakby 35 osób. 35 osób jest podzielonych na dwie grupy. Jedna jest grupa bardziej zaawansowana, druga jest mniej zaawansowana. Wszystko jest zależne od jakby umiejętności każdego z zawodników. My tutaj z trenerem Piskorskim indywidualnie podchodzimy do każdego zawodnika i w tym momencie dobieramy im grupę. Półtorej godzinne zajęcia na boisku odbywają się dwa razy w tygodniu. Na treningach młodzi adepci piłki nożnej dowiadują się tego wszystkiego, co młodemu piłkarzowi jest niezbędnie potrzebne. Na początku takie treningi są typowo zabawowe. Tutaj już jakby mamy grupy 4-5-letnie i tutaj w naszym klubie jakby zabawa na razie tylko i wyłącznie. Później już są ćwiczenia z piłkami i tak dalej, i tak dalej. Na treningi prócz młodych zawodników przychodzą również stali obserwatorzy, czyli rodzice. Zdecydowaliśmy się zapisać syna do tutaj naszego grudziąckiego klubu z tego względu, że od najmłodszych lat syn dawał jakieś predyspozycje do sportu, tak samo dla jego rozwoju, gimnastyki. No i tak samo, aby mógł mieć szansę jakiegoś rozwoju sportowego, piłkarskiego, jakieś predyspozycje przedkłada. Może z tej grupy akurat jakiś chłopaczek da jakąś radę w lepszym klubie, w wyższej klasie rozgrywkowej. Przygoda
i sport, zdrowie. Młodzi zawodnicy podzieleni są na dwie grupy pod względem poziomu i zaawansowania. Mamy dwie grupy, jedna grupa liczy w zasadzie 19 osób, druga około 15, czyli łącznie ma około 35 chłopców. Selekcja cały czas jakby trwa, przychodzą rodzice z dziećmi, dzieci są jakby próbowane na początku w naszej, tej pierwszej jakby teoretycznie bardziej tutaj no już wykwalifikowanej, lepszej drużynie. Następnie po 3-4 treningach oceniamy, jeżeli chłopiec przejawia takie predyspozycje do tego, żeby jakby przystąpić do tej pierwszej grupy, to zostaje z nami. Natomiast jeśli widzimy, że jest jeszcze dużo pracy albo jest to osoba, która dopiero początkuje, no to rozpoczyna tutaj swoją przygodę z piłką nożną w tej drugiej grupie, którą prowadzi trener Dawid Staszewski. Swoich sił zarówno w roczniku 2004, jak i każdym innym mogą spróbować niemal wszyscy, bez względu na początkowe umiejętności. Zapraszamy wszystkich serdecznie na zajęcia, bo to nie jest powiedziane, że jeżeli ktoś teraz nawet nie przejawia jakichś super walorów do tego, żeby zostać sportowcem, piłkarzem, to nie jest powiedziane, że za chwilę jednak nie będzie sobie dawał dobrze rady, bo może tak się stać, że będzie sobie dawał dobrze radę, ale no chcielibyśmy, żeby tutaj te osoby, jak najwięcej tych osób grało, być może w przyszłości w pierwszoligowej, a może w ekstraklasowej Olimpii. Jedni chcą grać w ataku, inni w obronie. Mają swoich idoli i ulubione drużyny. Czasem się różnią, ale mają jedno wspólne marzenie. Zawodowa kariera piłkarza. Co ci się akurat na treningach najbardziej podoba? No tak szczególnie gramy mecze, różne no, zabawy, gry. No i to wszystko. Co tobie się podoba tutaj na treningach? Właśnie takie fajne ćwiczenia, fajne mecze i w ogóle fajnie się tu gra. A ty masz swojego ulubionego piłkarza w Olimpii Grudziądz? Tak, Cieślińskiego. A na jakiej grasz pozycji? Czasem na obronie, czasem na ataku. A to jest twoja pozycja, na której chciałbyś grać zawsze, czy...? Bym chciała na pomocy właśnie w życiu. Co tobie się podoba tutaj na treningach Olimpii Grudziądz? Mecze, różne fajne ćwiczenia koordynacyjne, szybkościowe i no fajnie jest po prostu. A ty na jakiej grasz pozycji? Czy to jest twoja ulubiona pozycja? Gram na ataku i to jest moja ulubiona pozycja. Najbardziej mi się podoba, że gramy mecze, fajne ćwiczenia koordynacyjne. No i tak fajnie jest na treningach. Jak dawno już chodzisz na treningi? 5 lat. A na jakiej grasz pozycji? Czy masz swojego ulubionego piłkarza? Gram na ataku. A mój ulubiony piłkarz to Ronaldo. Pomimo młodego wieku, grudziądzka drużyna już odnosi spore sukcesy w różnego rodzaju turniejach i ligach. Ta najbliższa, Liga Orlika, rozpoczęła się w minioną sobotę. Drużyna GKS Olimpia 2 Grudziądz, rocznik 2004, uczestniczy w rozgrywkach Ligi Orlika. Orlika, w tej grupie jest 7 drużyn. W ostatnim czasie wygraliśmy turniej U1 Cup. Było tam wiele znanych drużyn, m.in. Zawisza Bydgoszcz. W Daświecie zdobyliśmy pierwsze miejsce. Jeden z naszych tutaj piłkarzy, naszych wychowanków zdobył Króla Strzelców, Konrad Sobociński. Wcześniej zdobyliśmy pierwsze miejsce w Lidze Młodego Ułana. No i w zimę rozegraliśmy też turniej w Żninie i tam również zdobyliśmy pierwsze miejsce. Dla każdego rodzica, który 2 dni w tygodniu poświęca na przyglądanie się treningom, najważniejszy jest rozwój i odpowiednie podnoszenie kwalifikacji swojego dziecka. Od września, jak przyjęli tą grupę właśnie obecni tutaj trenerzy, trener Tomek i trener Fabian, zdecydowanie wszystkie dzieci bardzo mocno podniosły swoje kwalifikacje. Od kilku miesięcy zaczynają już wygrywać konkretne turnieje, turniej w Żninie, turniej Młodego Ułana. W zeszły weekend duży turniej na Ułanie Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu na Strzemięcinie wygrali, tak samo kolejny turniej. Zdecydowana jest progresja u dzieci i widać, że to robią z dużą chęcią i naprawdę widać, że są efekty. Od czasu do czasu na treningi młodszych kolegów przychodzą również piłkarze pierwszego składu Olimpii. Często, że tak powiem, nasze zajęcia się zbiegają z treningiem seniorów, na przykład teraz też akurat seniorzy trenowali, ale widujemy osoby które tutaj przychodzą, nawet też dzieci niektórych piłkarzy uczęszczają na zajęcia. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym Sport Raporcie. Na kolejne zapraszam już w przyszłą środę. Do zobaczenia.